cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę otwierać paczuszki. Mam ich trzy. Wszystkie są z katalogu 11-2020. Akurat ponumerowane są 1, 2, 3. Pierwsza jest najmniejsza, trzecia jest największa. Chociaż ta najmniejsza wcale nie jest taka mała. Także otworzę pierwszą paczkę. Otworzyłam pierwszą paczuszkę i tak naprawdę widzę tu tylko i wyłącznie katalogi. To jest już katalog 12-2020 z tym nowym tuszem do rzęs. Sięgnął nieskończoności podobno. Tu do katalogu widzę jeszcze jakieś ulotki nowe. Tutaj dostałam jeszcze te nowe prezenty dla ambasadorek piękna. I właściwie tutaj nic innego nie ma, same katalogi. Także otworzę od razu drugą paczkę. Ta paczuszka wypchana właściwie po brzegi, można zobaczyć. Zamówiłam bardzo dużą ilość wody perfumowanej, przepraszam, wody toaletowej Celebre. Celebre Fresh, jak również zwykłej Celebre. Ona gdzieś pewnie jest pod spodem. I tu jest jeszcze ta podstawowa wersja Celebre. Też jest ich 15 sztuk. Skorzystałam z tej promocji tutaj. I ciekawa jestem, czy ten kuferek i suszarka będzie właśnie w tym drugim pudle. Celebre Fresh i Celebre podstawowa wersja po 15 sztuk, aby skorzystać z promocji. Tutaj widzę tą suszarkę. Jest włożona w pudełka. To jest suszarka Remington. Ja mam identyczną tą suszarkę. Także nie będę jej odpakowywać. Jestem z niej bardzo zadowolona. Tylko że ja mam po prostu ją w kolorze czarnym. Z katalogu tak naprawdę to chyba nic nie zamówiłam. Będę robić na pewno jutro jeszcze jedno zamówienie. Chciałam na szybko je zrobić ze względu na to, żeby skorzystać z tej promocji na suszarkę i kuferek, bo widziałam, że już powoli zaczynało brakować. Mi się udało na szczęście ją jeszcze zdobyć, tą ofertę, także tutaj są rzeczy tylko takie na przykład jak ta z ostatniej strony Focusa. To już zamawiam ją na okrągło. W każdym zamówieniu. Tutaj mamy próbki Encanto akurat Charming i próbkę szminki Avon True w odcieniu Flawless. Woda perfumowana Elixir of Love, Falling in Love with Neroli i Iris. Proszę, to jest taka woda perfumowana. Ja ją oczywiście otworzę. Wiecie, że robię dla Was test perfum, więc otworzę i akurat te sprawdzę od razu. Zobaczymy z bliska. Taka buteleczka. Czyli szału nie ma. To ma tylko i wyłącznie 30 ml. Jakoś nie do końca chyba mój zapach. Zerknę do kolejnego katalogu i zobaczę, jakie nuty zapachowe ma ten nowy perfum. Ale akurat nie jest napisane. Chociaż nie, jest. To jest dokładnie ta woda. Ona kosztuje 59,99 i
kwiat neroli i subtelny, lekko pudrowy irys. To nie jest mój zapach, to już wiem. To jest, jeszcze Wam podpowiem, że to, te perfumki są z serii Today, Tomorrow, Always. Falling in Love. Nie, zapach nie mój niestety. Dobra, w fokusie mamy jeszcze ten nowy tusz do rzęs. Mamy go. Taka buteleczka, o ile można ją buteleczką powiedzieć. I taka szczoteczka. Silikonowa. Nawet długie ma te ząbki. Widać, że szczoteczka jest podkręcająca. Ja ją od razu biorę dla siebie. Tusz mi się już powoli kończy, więc na pewno sprawdzę, jak moje rzęsy na nią zareagują. Płyn do kąpieli Pure. 500 ml. Wezmę tą rękę gdzieś na bok, żeby lepiej poczuć zapach. Szału nie ma. Taki morski. Wolę zdecydowanie bardziej owocowe te zapachy. I ostatnią rzeczą jest mgiełka do ciała Encanto Intense. To jest nowa mgiełka, nowy zapach od Encanto. Chyba w twarz sobie psiknęłam. No ładny, to mi się podoba. Chociaż i tak bardziej czuję to. Widać, że jest chyba dość mocny ten zapach. Będzie długo się utrzymywał, ale ta mgiełka Encanto bardzo mi się podoba. W paczuszce jeszcze akurat nie mogę Wam pokazać, ale z ofert specjalnych w strefie konsultantki wynalazłam taką ofertę, w której był taki żel do mycia ciała z Avon Care. Do tego był peeling do twarzy z witaminą C z Eniu. Mam żel do mycia twarzy z tej serii i bardzo lubię. 4 pary kolczyków. Szału nie ma, takie bardzo delikatne. Wszystkie są na skówkę. Najbardziej to mi się te zielone trójkąciki podobają. I był jeszcze zapach, ten najnowszy, Avon Far Away Rebel Diva. Oczywiście go otworzę. Kolejny do kolekcji. Mam chyba ze 40 już. Taka buteleczka. Akurat jeżeli chodzi o Far Away, mam tylko perfumetkę, podstawową wersję i nigdy nie widziałam buteleczki z bliska. Ale chyba po katalogu twierdzę, że jest to taka sama jak wersja podstawowa. O! Nie, nie mój zapach. Bardzo duszący. Chociaż jak się trochę ulatnia, to trochę się zmienia. Ale nie, to chyba jednak nie jest mój zapach.
gdzieś widziałam właśnie opisaną tą wodę, tylko nie jestem pewna gdzie. Ciekawa jestem nóg zapachowych, bo ja to akurat jestem taka, że nie potrafię ich po prostu rozróżnić. Tutaj akurat w katalogu jest ta nowość, tutaj jest Rebel, tu jest ta Diva. Buteleczki wyglądają identycznie. Różowy pieprz, magnolia, akord karmelowego popcornu. Nie wiem, ale ostatnio jak wchodzi jakaś nowość, nawet ten Incandescence nowy, wąchałam i go akurat oddałam, tego Incandescence, zanim postanowiłam, że zrobię filmik o perfumach. To też mi jakoś zapach nie bardzo podpasował. Nie, to nie jest mój zapach. A ten? O, ja. Ten jest taki zarobiście intensywny. Aż duszący. Ten. Żaden z nich niestety mi się nie podoba, ten zapach. Ale chociażby ten jest lepszy niż ten. Oczywiście gusta są różne. Na pewno wielu z Wam się te zapachy mega spodobają. No to jednak to nie mój klimat jest. W paczuszce mamy jeszcze tylko i wyłącznie rzeczy, które nam nie przyszły w poprzednim katalogu. Czyli to jest olejek do ciała i kąpieli, ten lawendowy. On był w fokusie na samym końcu. W katalogu 10, wtedy nie przyszedł, teraz już na szczęście jest. Żel dla mojej klientki, czyli Ocean Męski. Bardzo ładnie pachnie. I przyszła jej ta torebka. Mam nadzieję, że się nie obrazi, jeżeli tą torebkę ja otworzę i potem ją spakuję z powrotem dokładnie tak jak była. Tylko Wam ją pokażę. Taka to rebunia. Materiałowa, długie ucho, czyli można bez problemu zarzucić sobie na ramię i iść z nią na zakupy. Bardzo fajnie wygląda, akurat mi się podoba. Otworzę jeszcze jedną paczuszkę. Tutaj prawdopodobnie, z tego co mi się wydaje, to będzie tylko i wyłącznie ten kuferek, ale oczywiście otworzę i sprawdzę, czy na pewno tylko kuferek. Tutaj w tej paczce, o dziwo, tak dziwnie dostałam ofertę Netto i Focus. I widzę, jeszcze katalogi tutaj z boku są wsadzone. I oprócz katalogów i takiego pudła w pudle, gdzie zapewne jest ta walizka, to nic innego nie było. Już otwieram i zobaczę, czy jest identyczna jak ta, którą już mam. Kuferek wizualnie wygląda identycznie jak tamten. Jeżeli chodzi o zewnątrz, więc sądzę, że w środku również będzie taki sam. Dokładnie, nic się nie zmieniło, to jest ten sam kuferek. Tamten wymieniłam za punkty PIN, a ten zamawiając wody toaletowe Celebre. Skoro już mam dwa identyczne te kuferki, no to możliwe, że rzeczy do paznokci już mi się tutaj pomieszczą, więc pewnie będę robić wkrótce przemeblowanie. Jeszcze raz zobaczę zapach, ale ta Diva widać, że się zmienia. Za każdym moim wąchnięciem czuję inny zapach tej Divy. Coraz bardziej mi się podoba, ale to i tak nie jest do końca taki zapach, jaki ja lubię. A tego Today, Tomorrow, Always sztos.
jeżeli chodzi o intensywność tego zapachu, ale niestety nuty zapachowe w ogóle do mnie nie pasują. To nie jest mój zapach. W ogóle. Nie. Tu jeszcze mam Charming. Charming jest ładny. Ten intens. Aż taki intensywny to nie jest, jak tutaj jest napisane na tej buteleczce. Ale to mgiełka, więc nie ma co się tutaj zbyt wiele spodziewać. Jeżeli chodzi o intensywność i długość pozostającego na nas zapachu tej mgiełki. Właściwie to dzisiaj to tyle. Będę jeszcze jutro robić oczywiście kolejne zamówienie z tego samego katalogu. Założyłam sobie konto w końcu na siebie, no bo przecież chcę ten ekspres. O, nawet tutaj na wierzchu mam tą ulotkę. Ten ekspres, on będzie mój na pewno, więc jak tylko go dostanę, to oczywiście Wam powiem, jak się sprawdza, no ale to dopiero za 6 katalogów, więc w przyszłym roku to będzie, jak dobrze liczę, tak? No bo zaczynam od 11, no to jest 11, 12, 13, 14, 15, w 16. Nie, to nawet pod koniec roku powinnam dostać ten ekspres, więc już się nie mogę doczekać. Także oczekujcie na kolejne zamówienie. A za dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Pa! Yeah,